Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, jak to jest, jeżeli pan pozwoli, zaczynając od zaostrzenia prawa w przypadku hodowli zwierząt? Faktycznie w prawicy podział w tym temacie jest, czy jednak jednym głosem zgodnie mówicie? Przede wszystkim gorąco apelował, żeby nie ograniczać rozmów o tym zaproponowanym projekcie ustawy do tylko kwestii jednej z branży, która bardzo mocno w tej sprawie lobbuje. To jest ustawa, która ma w sposób kompleksowy i daleko idący zwiększyć ochronę zwierząt w Polsce. Tam mówimy o sytuacji zwierząt w schroniskach. Nie chcemy na przykład, żeby działy się takie dramatyczne sceny jak w schronisku słynnym w Radysach. Mówimy o udziale partnerów społecznych większym, mówimy o zakazie występów zwierząt w cyrkach, mówimy o kwestiach trzymania zwierząt na łańcuchu, ograniczaniu kolczatek, wielu, wielu bardzo ważnych sprawach. Rzeczywiście jedną z nich jest zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ale bardzo bym apelował, żeby nie sprowadzać tej ustawy tylko do tej jednej kwestii, bo to jest niezgodne z prawdą i zamazuje całościowy obraz. Tu chodzi o to, żeby sytuacja zwierząt w Polsce uległa znaczącej poprawie. Absolutnie się z panem zgadzam i kibicuję bardzo i mam nadzieję, że ta ustawa w końcu wejdzie w życie i tak jak zapowiedział i apelował Jarosław Kaczyński, ponadpartyjnie i ponad podziałami uda się ją przyjąć i tutaj wszyscy politycy będą w tej kwestii zgodni. To nie zmienia faktu, że jednak ustawa, czy zapis, który spowodowałby likwidację tych ferm futerkowych, wzbudza największe emocje, zwłaszcza, że Radio Maryja postanowiło stanąć w obronie branży futerkowej. Rozgłośnia opublikowała wywiad z właścicielem tej największej fermy, o której w materiale Janusza Szwertnera mowa była. No i zresztą pan Wójcik się wypowiadał, że czuje się zdradzony przez polityków i przez Prawo i Sprawiedliwość, że PiS w tej chwili ma zaplanowaną ustawkę z niektórymi politykami, z niemieckimi mediami i dlatego pewnie wszyscy na tym się skupiamy, bo to największe emocje wzbudza jednak. Akurat moja wizyta dzisiaj u państwa nie ma nic wspólnego ani z tą ustawą, ani z jakąkolwiek ustawką. Spieszę uspokoić pana Wójcika. Tak, ja zdaję sobie sprawę, że dość duże działa będą wyciągnięte przeciwko temu zapisowi, ale sama pani redaktor przywołała reportaż, który pojawił się na łamach Onetu, a nie jest to pierwsza informacja na temat tego, jak wygląda biznes futrzarski, jak wygląda praca na fermach hodujących norki. I jest to bardzo drastyczne, jest to przemysł bardzo niehumanitarny, a dodajmy do tego, od razu oczywiście zastrzegając, każde miejsce pracy w Polsce jest niezwykle cenne, ale przedstawianie przez przedstawicieli branży futrzarskiej swojego biznesu jako jednej z wiodących gałęzi polskiego rolnictwa jest błędne. Składki ZUS z tytułu tego rodzaju działalności płaci w Polsce niecałe 900 osób. I nikogo nie zaskakujemy, nie likwidujemy branży z dnia na dzień, bo mówiliśmy o tym, że prędzej czy później nadejdzie taki czas, kiedy na taką działalność w Polsce nie będzie miejsca. Ona już w wielu krajach świata jest zakazana i mówiliśmy, że to jest naszą intencją. Nie zmieniliśmy tej zdania, więc branża miała naprawdę dużo czasu na to, żeby się do tych nadchodzących zmian przygotować. Jak pan uważa, kiedy uda się w życie te wszystkie przepisy dotyczące zaostrzenia prawa wobec zwierząt i wobec zachowania ludzi wobec zwierząt wprowadzić w życie i ile potencjalnie taka branża związana właśnie z fermami futrzarskimi będzie miała czasu, żeby powoli jednak z naszego rynku się wycofać? Jeśli chodzi o rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie, mam nadzieję, że będziemy mogli już na najbliższym posiedzeniu na ten temat rozmawiać. Co do szczegółów, to one będą jeszcze właśnie ustalone. Ewentualne vacatio legis, okresy przejściowe. No, będziemy nad tym wszystkim rozmawiać, ponieważ nie jest to, mimo że dotyczy zwierząt, ustawa nieludzka. Wręcz przeciwnie, ona u jej podstaw legły głęboko humanitarne pobudki i dotyczy zwłaszcza zwierząt, ale oczywiście to nie jest ustawa wymierzona przeciwko komukolwiek.
Zmieniając wątek i temat, dzisiaj kolejne spotkanie związane z tym, jak współpraca w Zjednoczonej Prawicy ma wyglądać. Spodziewa się pan, czy może wie pan, czy będzie to już ostatnie spotkanie, które, z którego jakieś wnioski wszyscy politycy wyciągną i my dowiemy się, jak ta współpraca w Zjednoczonej Prawicy i z Porozumieniem i Solidarną Polską będzie wyglądała? O tym, czy będzie to ostatnie spotkanie, dowiemy się i zadecydują jego uczestnicy, kiedy ono się skończy. Na razie zbyt wcześnie, żeby wróżyć z fusów. Rozmawiamy z naszymi koalicyjnymi partnerami w ramach Zjednoczonej Prawicy o naszej wizji rządu na najbliższe 3 lata, o pomyśle na rekonstrukcję. Te rozmowy siłą rzeczy wymagają czasu, wymagają wymiany argumentów, ucierania się stanowisk, ale to nie jest wyścig, nikt nas nie goni, nie mamy, mówiąc kolokwialnie, deadline'u nad głową. Wolimy dłużej porozmawiać, dłużej popracować nad tym etapem przygotowawczym, żeby później wszystko już działało jak w zegarku i w ramach rządu i w ramach Zjednoczonej Prawicy. Więc będziemy rozmawiać tyle, ile to będzie potrzebne, ale jesteśmy dobrej myśli, że te rozmowy zakończą się porozumieniem i kompromisem. No tak, tylko może kojarzyć nam wszystkim, że dłuższe rozmowy i dłuższe negocjacje, to znaczy, że sporo tych kwestii spornych jest, bo gdyby wszyscy byli zgodni, to zapewne już niezależnie od tego, czy komuś się spieszy, czy nie, poznalibyśmy szczegóły. To jeśli są takie kwestie sporne, to czego one dotyczą przede wszystkim? Pani redaktor, może kojarzyć się to w ten sposób. Ja mogę odbić piłeczkę, mówiąc, że dłuższe rozmowy mogą oznaczać, że rozmawiający dobrze czują się w swoim towarzystwie i lubią spędzać wspólnie czas. Naprawdę nie wyciągajmy zbyt daleko idących wniosków. Po prostu jest to materia dość skomplikowana, dość duży obszar zagadnień, więc nic dziwnego, że takie rozmowy potrzebują czasu i tyle. A Jarosław Gowin wraca do rządu? Kto będzie reprezentował naszych partnerów w ramach Zjednoczonej Prawicy w rządzie, to jest ich samodzielna wewnętrzna decyzja. My nie narzucamy ani Solidarnej Polsce, ani Porozumieniu tego, kogo do rządu, do pracy w rządzie wyznaczają. No tak, ale fakt zmniejszenia liczby ministerstw, o czym mówi się już od dłuższego czasu i zresztą Jarosław Kaczyński też o tym mówił wyraźnie, no jeszcze nie wiemy tak naprawdę do ilu, może spowodować, że partnerzy Prawa i Sprawiedliwości część tych ministerstw stracą. I pozwoli pan, że zacytuję, bo wczoraj bodajże wiceminister obrony Marcin Ociepa z Porozumienia właśnie powiedział: nie będzie zgody na zmniejszanie zakresu odpowiedzialności Porozumienia za państwo. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy zgodzili się na jakiś kadłubkowy resort. Nie wiem, jaki akurat miał na myśli, ale co jeżeli takie głosy się pojawiają na tych spotkaniach i tych rozmowach? Też nie wiem, jaki resort mógł mieć minister Ociepa na myśli i w żaden sposób nikt zakresu odpowiedzialności Porozumienia zmieniać nie będzie. No, nadal jest to partia współtworząca większość rządową, parlamentarną, która wspiera rząd i ponosi odpowiedzialność za wszystkie nasze decyzje w tym samym stopniu, jak pozostali partnerzy koalicyjni. Jest, myślę, że po pierwsze, chcę realizować nasz program tak jak program Zjednoczonej Prawicy, tak jak inne partie tworzące Zjednoczoną Prawicę. Myślę, że chcę również brać za to odpowiedzialność, a niekiedy wypinać pierś do orderów. I nikt tej odpowiedzialności zmniejszać nie będzie, spieszę uspokoić naszych kolegów z Porozumienia. Jeśli zaś idzie o ilość ministerstw, to cóż, jeżeli dokonamy działań arytmetycznych, to bez problemu dojdziemy do wniosku, że przy redukcji liczby ministerstw najwięcej z nich będzie musiało oddać Prawo i Sprawiedliwość jako największy partner koalicyjny. Nie ma nic w tym złego, my się na to nie obrażamy, ale wszyscy solidarnie, w Porozumieniu musimy cofnąć się o krok lub dwa. Zmiany w rządzie i zmiany, jeżeli chodzi o liczbę ministerstw, to jedno, ale Dziennik Gazeta Prawna rozpisuje się już kolejny dzień na temat zmian potencjalnych w programie Zjednoczonej Prawicy. Napisał wczoraj, że PiS myśli o napisaniu kodeksu wyborczego od nowa i tam miałyby zmiany dotyczyć publikowania sondaży, ciszy wyborczej czy finansowania kampanii wyborczej. Dzisiaj mamy ciąg dalszy, plan 3-letni od wizji do konkretów. Nie wiem, czy miał pan okazję przeczytać, co Dziennik
Dziennik Gazeta Prawna pisze, to jakie potencjalnie te zmiany programowe Zjednoczona Prawica przygotowuje i czy to, co pisze Dziennik Gazeta Prawna, zgadza się z tymi planami? Faktycznie ma pani redaktor rację. Od kilku dni DGP ma najwyraźniej ambicje zostać czymś w rodzaju biuletynu programowego Zjednoczonej Prawicy. Codziennie są informacje o naszych rzekomych planach, zamierzeniach, projektach. Powiem tak, w tym momencie w pierwszej kolejności będziemy finalizować rozmowy dotyczące kształtu rządu po rekonstrukcji. Jest wiele tematów, które są warte rozmowy, warte analizy. I rzeczywiście te zakresy tematyczne, które poruszają redaktorzy w swoich artykułach, są istotne dla polityki, dla życia społecznego. Czy to jest sądownictwo, czy zasady wyłaniania władz, czyli kodeks wyborczy, czy kwestie ochrony zdrowia. To są bardzo ważne sprawy. My na bieżąco rozmawiamy na ten temat. A co do szczegółów, no, kiedy będą podjęte decyzje, kiedy będą przekute na projekty ustaw w tej czy innej dziedzinie i trafią do Sejmu, wtedy będziemy mogli rozmawiać o konkretach. Na pewno naszym absolutnym priorytetem jest dalsza walka z jednej strony z pandemią koronawirusa, z drugiej strony z tym, co za nią do nas przyszło. Nie tylko do nas, jest ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który odpukać na razie nie dotyka nas tak mocno jak innych, ale nie można o tym zapominać. I to będą główne priorytety rządu w najbliższych miesiącach. Zapytam pana między innymi o to, jak pan ocenia działalność Adama Bodnara, który oficjalnie pożegnał się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, ale piastuje to stanowisko do czasu wyboru nowego. Pozwoli pan, że zacytuję marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który powiedział: brak zgłoszenia kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich przez PiS dowodzi, że wojna w Zjednoczonej Prawicy jest gorętsza i głębsza niż to wynika z relacji medialnych. Cóż mogę powiedzieć? No, pan marszałek najwyraźniej opanował do perfekcji sztukę delikatnych sugestii, próbując odwrócić uwagę od realnego sporu w łamach własnej partii. Chyba z tego, co wiem, senatorowie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej nie są nawet w stanie wyłonić szefa klubu senackiego. Ciągle to przekładają, więc powiedziałbym panu marszałkowi, że żeby lepiej zajął się własnym ogródkiem, a nie próbował wbijać szpilę Zjednoczonej Prawicy. Jeśli zaś chodzi o ocenę działań rzecznika Adama Bodnara, muszę powiedzieć, że jestem daleko idącym sceptykiem. Nie ma we mnie entuzjazmu. Dlaczego? Dlatego, że w wielu przypadkach były to działania raczej nakierowane na wzbudzenie pewnego efektu medialnego. Czasami mam wrażenie, rola Rzecznika Praw Obywatelskich myliła się panu rzecznikowi z rolą publicysty i dość często w bardzo jasny sposób dawał wyraz swoim poglądom politycznym i próbował wykorzystywać sprawowaną przez siebie funkcję do forsowania swojej wizji świata. No, to nie jest moim zdaniem to, czym powinien zajmować się Rzecznik Praw Obywatelskich. A mówił pan o tym, że posłowie Koalicji Obywatelskiej mają problemy z wyborem osób na różnego rodzaju stanowiska, ale Koalicja Obywatelska i Lewica zgłosiły jednak kandydaturę mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, wspartą przez wiele organizacji zresztą społecznych, a Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica nie. Czyli rozumiem, że nie macie swojego kandydata, czy jeszcze w zasadzie termin już minął, więc taki kandydat się nie pojawił i co w związku z tym? Czy poprzecie panią Rudzińską-Bluszcz? Na całe szczęście Rzecznik Praw Obywatelskich to nie jest funkcja wewnętrzna klubu Koalicji Obywatelskiej, bo to o nich mówiliśmy. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, my mówiliśmy jasno, czekamy na zgłoszenia z sali, czekamy na propozycje opozycji.
jest kandydatura. Będziemy się nad nią zastanawiać i będziemy decydować, jak głosować. Pamiętajmy, że ta procedura wyboru RPO wymaga zgody obu izb parlamentu w tej sprawie. Jak wiemy, nie zawsze było z tym najlepiej. Kierowany przez marszałka Grodzkiego Senat raczej zamiast być konstruktywną izbą refleksji, raczej do tej pory starał się być izbą politycznej debaty i czasami niestety obstrukcji, więc no zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Miłego dnia życzę. Radosław Fogiel był dzisiaj razem dziękuję z nami. Serdecznie. Prawo i Sprawiedliwość.